serdecznie witam Państwa na uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Seniora. Zaszczycił nas swoją obecnością pan dr Dariusz Leśko, burmistrz Krynicy Zdrój. Wystąpią dzisiaj uczniowie, którzy po 6 latach nauki
kończył naszą szkołę muzyczną i powiem jeszcze, że wszyscy trzej zdali w zasadzie już egzaminy do Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Nowym Sączu. A więc są to uczniowie, którymi nasza szkoła się szczyci. Reprezentują oni Szkołę Muzyczną, naszą filię krynicką, na wielu konkursach. Przedstawię teraz muzyków. Joachim Drab z klasy skrzypiec pani Katarzyny Główczyk otrzymał wyróżnienie w tym roku na 22. Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Kubinie Dolnym na Słowacji. Następnym uczestnikiem konkursu będzie dzisiejszego grania naszego, będzie Jakub Cieśla z mojej klasy fortepianu. Dodam, że chłopcy współpracują od roku, bardzo intensywnie ćwicząc razem, stanowią duet, który odniósł już w tym roku znaczne osiągnięcia. Było to pierwsze miejsce w starosądeckim konkursie zespołów kameralnych i pierwsze miejsce w pierwszym międzynarodowym konkursie zespołów kameralnych w tym barku. Także myślę, że możecie Państwo nagrodę. Trzecim wykonawcą będzie Karol Kieta. Jego nie trzeba chyba przedstawiać, bo to wychowanek pani profesor, dyrektor szkoły, pani Złotnickiej, więc ulubieniec wielu osób. Jest to Karol Kieta, gra na akordeonie w klasie akordeonu pana Marka Tumidajewicza. Powiem jeszcze, że jest laureatem, zdobywcą Grand Prix tegorocznego paddingu. Brawo. A na zakończenie pan Jerzy Gracz razem z Andrzejem Barnem wykonają pieśń w stronę słońca. Będą oni reprezentować środowiskowy dom samopomocy w Krynicy Zdrowiu. Ja myślę, że to wszystko już z mojej strony. Serdecznie Państwa zapraszam na chwilę, przepiękną chwilę z muzyką. Dziękuję ślicznie. Thank you.
Działamy dzięki życzliwości Urzędu Miasta i Gminy. Serdecznie dziękuję pani dyrektor Annie Michalik. Czy pani Anna jest tutaj? Nie ma, ale będzie. Tak, pani Aniu, z takim uśmiechem i tak życzliwie chyba nikt nie jest w Polsce przywitany, że tak powiem, zawsze z uśmiechem jesteśmy, służy pani pomocą nam, osobom starszym, i możemy liczyć na pomoc w urzędzie. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję sponsorom, ale będę miała zaszczyt podawać panu burmistrzowi te napisane, że tak powiem, podziękowania za chwilę. Dziękuję również moim koleżankom z zarządu, pani Małgorzacie Romańskiej, pani Ewie Pierzchała i Kazimierze Ozimek, która za 20-letnią pracę została odznaczona odznaką z Warszawy, ze związku, ale widocznie coś się stało, nie przyszło dzisiaj do nas, nie wiemy, może choroba, po prostu aż się boję dzwonić. Dziękuję wreszcie za obsługę koncertów i dzisiejsze przygotowanie akustyki panu Gagatkowi, Sławkowi, bo sobie w ostatniej chwili przypomniałam, i oczywiście Andrzejowi Kotlarzowi, którego wszyscy kochamy, bo tak nam pomaga. Pani Danuta Pociecha, pomimo kłopotów zdrowotnych ojca, jest tak kochana, że dziękujemy jej za przygotowanie poczęstunku, przygotowanie sali i po prostu za całokształt. Panie burmistrzu, zwracam się teraz do pana. O nic nie będę prosić, bo pan burmistrz już się wyprostował. Co ta jarządkowa tu wymyśli? Panie burmistrzu, Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Źródlanej spełnia swoją funkcję. W klubie seniora rozgrywają się turnieje bridge'owe. Jest to też pomieszczenie służące do rozdawania żywności. Ćwiczenia tai chi oraz inne na wolnym powietrzu służą poprawie kondycji ruchowej. Koncerty wykonane uczniów szkoły muzycznej rozwijają wrażliwość i jednoczą seniorów, osoby sprawne inaczej i przedszkolaki. Mam nadzieję, że hasło "i ty będziesz emerytem" oraz świadomość, że dobro czyni człowieka lepszym, pomoże najgłębiej żyć. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa witam. Szanowni Państwo, tutaj zastanawialiśmy się nad kolejnością różnych wydarzeń, ale myślę, że zrobię to w ten sposób, czyli Pani Prezes wyrazi zgodę, że najpierw podziękujemy wszystkim osobom, które wspierają Państwa działalność, a później, jeżeli Państwo pozwolą, to jeszcze ze dwa zdania wypowiem do Pani Prezes, dobrze? I do Państwa oczywiście. Proszę Państwa, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w szeroko pojętą działalność na rzecz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pięćcyzdroju. I tutaj na pierwszym miejscu mam list gratulacyjny podpisany przez panią przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Magdalenę Popek i moją wspólną osobę. I jest to list gratulacyjny dla pani dyrektor Janiny Złotnickiej. Pozwolę sobie odczytać. Proszę przyjąć nasze szczere wyrazy uznania dla pani działalności społecznej na rzecz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pięćcyzdroju. Życzymy pani satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz realizacji osobistych.
tradycyjny dzień czynny dla wyjątkowego małżeństwa. Tutaj dzisiaj padło już nazwisko pani o niebiańskim głosie. Pani Krystyna Śliwińska i pan Tadeusz Śliwiński. Zapraszam państwa oboje. Wzrost potencjału naszego całego kraju, również oczywiście naszej gminy.
I chcę Państwu powiedzieć, że w Krynicy mamy absolutnie wyjątkowych seniorów, jeżeli chodzi o różne formy aktywności. Wcześniej Pani Prezes wspominała już o Związku Emerytów i Rencistów, którym Pani Prezes, prowadzi wraz z pozostałymi członkami zarządu, ale mamy oczywiście Stowarzyszenie Aktywną Bądź. Mamy oczywiście Polskie Kluby Ekologiczne. Mamy, proszę Państwa, bardzo ważną aktywność na terenach sołeckich, gdzie w kołach gospodyń wiejskich, które się jakby odradzają, które są coraz bardziej aktywne, też szalenie ważną rolę pełnią właśnie na tych terenach 8 sołectw naszej gminy. Ja za to serdecznie Państwu dziękuję, bo to wszystko buduje jakby rozwój społeczny naszej jednostki, naszej kochanej Krynicy. To jest Państwa wkład w budowanie więzi społecznych, które są szalenie ważne, a okres transformacji ustrojowej w Polsce 25 lat temu nieco je rozluźnił, żeby nie powiedzieć, że je niestety trochę zniszczył. I to jest szalenie ważne. Ja za to Państwu serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, Krynicy Seniorzy, wyjątkowy zespół wyjątkowych śpiewaków. Muszę powiedzieć, że kilka razy w tej sali powiedziałem coś takiego, co myślę, że może niektórzy wzruszyli ramionami, że może ja mówię tak tylko sztuka dla sztuki, żeby nagrać płytę. Ale mogę powiedzieć, że w tym roku ta płyta się ukaże. Bo udało się. Udało się zdobyć środki finansowe w Urzędzie Marszałkowskim na pewno na jedną płytę, która będzie nagrywana jesienią. To będzie ten wątek patriotyczny, w którym Państwo macie wspaniały przykład. Będziemy mieć znakomity pominek promocyjny również jako gmina, że to jest to Krynickie tutaj, to powstało tutaj. I być może, że uda się, bo jeszcze przed nami jeden konkurs, że i druga płyta powstanie w wersji kolędowej. Zobaczymy, będziemy to walczyć. I to, proszę Państwa, taki też ukłon dla Pani Dyrektor Anny Michali, która, powiem, tu kamera jest, ale powiem to, jest członkiem komisji, która te pieniądze przydziela w Krakowie i bardzo dobrze dba o interesy Krynickich Organizacji Pozarządowych. Pani Dyrektor, bardzo dziękuję. Serdecznie chcę pozdrowić seniorów z Zabrze. Cieszę się bardzo, że jesteście Państwo z nami i że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że to nie jest pierwszy i na pewno nie ostatni pobyt wiosenny w Krynicy. Mam nadzieję, że również Państwu się podoba sposób spędzania czasu właśnie w Dniu Seniora w Krynicy. Życzę Państwu oczywiście serdecznie miłego dalszego pobytu na terenie naszego pięknego roku. Proszę Państwa, chyba tyle, bo już pewnie Państwo mają dość przemówień. Więc jeszcze raz serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, pozdrawiam i chcę skierować życzenia na ręce Pani Prezes, ale adresowane do wszystkich Państwa. Po pierwsze życzę przyjaźni i miłości na co dzień, dobrych ludzi wokół. Życzę tego, kiedyś Benjamin Franklin powiedział coś takiego, nie starzeje się ten, kto nie ma czasu. Więc życzę, żebyście Państwo nie mieli czasu. A wczoraj jeszcze miałem okazję, miałem akurat wieczór wolny wyjątkowo, przed meczem Polska-Holandia, fatalnie zresztą, był świetny reportaż, który ukazał wyjątkową postać w polskim sporcie. Pan Stanisław Kowalski, gdzieś z centralnej Polski, który ma 105 lat i jest rekordzistą świata w rzucie dyskiem w biegu na 60 metrów i paru innych lekkoatletycznych dyscyplinach sportu. I jest po prostu niesamowicie pogodnym, aktywnym człowiekiem. Więc życzę wszystkim Państwu, żebyście Państwo, nie musicie Państwo uprawiać sportu aż tak ekstremalnego, ale żebyście Państwo wszyscy w wieku 105 lat się tak doskonale czuli jako. Wszystkiego dobrego. Na ręce Pani Prezes ten kwiat przeparzę, ale muszę dołożyć mikrofon. Pani Prezes jako kapitan okrętu, który płynie, bardzo dynamicznie. Ślad za piosenką tu śpiewaną. Iść życzę, iść, ciągle iść w stronę słońca. Tam, gdzie jasność, pogoda ducha, gdzie się uczymy wytrwałości, gdzie jest nasz Twórca. Bo proszę Państwa, ja mam taką zasadę, kiedy mam ciężkie dni, kiedy mam różnego rodzaju kłody rzucane pod nogi, ja po prostu się modlę. I proszę mi wierzyć, że to się sprawdza. Więc tego błogosławieństwa dla Państwa również życzę. I proszę Państwa, aż po horyzontu kres. Zatem, żeby ten horyzont, ten kres był dopiero bardzo, bardzo daleko. Czyli jednym słowem Państwu życzę zdrowia i wszystkiego co najlepsze i naszej kochanej Pani.